Theravada znaczy dosłownie to, co powiadają starsi. Jest zatem nazywana doktryną starszych. Thera to palijskie słowo w sanskrycie brzmiące sthavira. Oznacza wyświęconego mnicha, który wytrwał w szatach przez co najmniej 10 pór deszczowych, czyli 10 lat. Vada pochodzi od czasownika vadati, mówić. Oznacza więc to, co powiedziane. Szkoła Theravady wyodrębniła się z Vibhajavady, a palijskie słowo Vibhajja oznacza analizę, rozróżnianie, więc jest to również nauka, doktryna rozumowania. Theravada jest najdłużej istniejącą szkołą wywodzącą się z wczesnych szkół buddyjskich. Już na drugim synodzie buddyjskim w Vesali w 383 roku przed Chrystusem Sthaviravadini zajęli konserwatywne stanowisko wobec pomniejszych reguł z Vinaya Pitaki, czyli kosza dyscypliny mnichów i mniszek, będąc w opozycji do Mahasangików, tak zwanej większej społeczności. W czasie rządów indyjskiego króla Ashoki odbył się trzeci synod buddyjski w mieście Pataliputta w 253 roku przed Chrystusem. Przyjęto tam ortodoksyjną interpretację tekstów buddyjskich będących podwaliną nauk Theravady. Dzięki synowi indyjskiego króla Ashoki Mahindzie, który przywiózł ze sobą na Sri Lankę zbiór tekstów Tripitaki, zdołano przeszczepić na wyspę wierzenia buddyjskie, praktyki i tradycje, jakie wtedy obowiązywały. W rezultacie cały ten dorobek został zachowany i przekazywany kolejnym pokoleniom, które kontynuowały tradycję na Sri Lance, nazywając tę linię Tamraparniya, czyli linia lankijska. Mniej więcej w 110 roku przed Chrystusem spisano na wyspie cały kanon palijski. Ze Sri Lanki Theravada zaczęła rozprzestrzeniać się na Azję Południowo-Wschodnią, na dzisiejszą Birmę, Tajlandię, Kambodżę i Laos. W obecnych czasach tradycję tę uważa się za bezkompromisową, konserwatywną i ortodoksyjną. Skupia się ona znacznie bardziej na życiu monastycznym niż pozostałe odłamy buddyzmu. Czasami błędnie określa się ją mianem Hinayany, niższego bądź gorszego wozu, w opozycji do Mahayany, wielkiego wozu. Jest to niewłaściwe zarówno ze względu na poprawność merytoryczną, jak i historyczną. Theravada przywiązuje dużą wagę do rozwoju współczucia i miłującej dobroci. Nie jest to samolubna droga prowadząca wyłącznie do własnego przebudzenia. Kładzie duży nacisk na stopniowy rozwój i rzetelność w nauczaniu dhammy. Zwolennicy Mahayany stosują tę nazwę Hinayana do określenia 18 szkół wczesnego buddyzmu w opozycji do Bodhisattvayany, tak zwanego wozu bodhisattwy, czyli istoty poświęcającej swoje wyzwolenie z cierpienia na rzecz innych. Więc ta pejoratywna nazwa nie powinna mieć żadnego związku z Theravadą. Ponieważ Theravada zadomowiła się w Azji Południowo-Wschodniej, jest czasem nazywana buddyzmem południowym, podczas gdy Mahayana, która migrowała ku północy z Indii do Chin, Tybetu, Japonii i Korei, znana jest jako buddyzm północny. Ciekawostką jest fakt, że termin Theravada użyty został w kanonie palijskim do opisu nauki Alarakalamy, jednego z pierwszych nauczycieli Siddhartha Gautama, zanim stał się przebudzony. Więcej o tym można znaleźć w Aryaparyesana Sutcie, Madhyama Nikaya 26, mówię o uszlachetniającym poszukiwaniu. Buddha, przebudzony, nie stworzył buddyzmu. Nazywał swój system nauczania Dhamma Vinaya, nauką i dyscypliną. Założył zakon bhikkhów, mnichów i bhikkhuni, mniszek, tworząc sanghę, zgromadzenie, społeczność, która do dziś kontynuuje przekazywanie nauk kolejnym pokoleniom. Językiem kanonicznych tekstów Theravady jest palijski, wywodząc się z gałęzi indoeuropejskiej. Czcigodny Ananda,
kuzyn i powiernik Buddy, zapamiętał większość jego mów i dzięki temu mógł przekazać Dhammę, czyli naukę błogosławionego, kolejnym generacjom. Wkrótce po śmierci Buddy, około 480 roku przed Chrystusem, 500 najstarszych mnichów wraz z Anandą zebrało się, aby wyrecytować i zweryfikować wszystkie mowy Suttanta, które usłyszeli podczas 45 lat nauczania Buddy. Był to pierwszy synod buddyjski. Większość z tych mów rozpoczyna się palijskim zdaniem Evang me Suttam, o to, co usłyszał. Recytatorem Vinayi, kosza dyscypliny zakonnej, był czcigodny Upali. Nauki były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Przez wieki Sangha systematycznie zbierała się i porządkowała je, tworząc trzy zbiory. Vinaya Pitakę, kosz dyscypliny, czyli teksty dotyczące reguł i zwyczajów Sanghi. Sutta Pitakę, kosz mów, czyli nauki Buddy i jego bliskich uczniów. Oraz Abhidhamma Pitakę, kosz szczególnej, wyższej doktryny, czyli szczegółowe psychologiczno-filozoficzne analizy Dhammy. Razem te trzy zbiory znane są jako Tipitaka, trzy kosze lub trójkosz, jedyny kompletny kanon pism buddyjskich na świecie. W III wieku przed Chrystusem lankijscy mnisi zaczęli opracowywać wyczerpujące komentarze do Tipitaki, które na początku V wieku po Chrystusie zostały zestawione i przetłumaczone na palijski. Tipitaka wraz z postkanonicznymi tekstami, komentarzami, kronikami i innymi stanowią kompletny zbiór klasycznej literatury Theravady. Nie ma dowodów na to, że Tipitaka zawiera słowa wypowiedziane przez historycznego Buddę. Praktykujący buddyści nigdy nie widzieli w tym problemu, ponieważ nauczanie jest przeznaczone do praktycznego zastosowania we własnym życiu. Każdy może sam ocenić, czy rzeczywiście daje obiecane rezultaty. Ostatecznie liczy się prawda wiodąca do przebudzenia, na którą wskazują słowa Tipitaki, a nie słowa same w sobie. Podstawę doktryny Theravadinów stanowi nauka o trzech charakterystykach poznawalnego świata. Anicca oznacza nietrwałość wszelkich wytworzonych zjawisk. Dukkha znaczy cierpienie lub brak satysfakcji z nietrwałych wytworzonych zjawisk. Anatta to trzecia charakterystyka oznaczająca brak trwałej i niezmiennej istoty, przy jednoczesnym zrozumieniu, że pełnię doświadczenia własnego ja stanowi pięć składowych. Celem Theravadinów jest osiągnięcie stanu wyzwolenia od cierpienia, zgodnie z czterema szlachetnymi prawdami. Idąc za pierwszą szlachetną prawdą, należy rozpoznać dukkę, cierpienie, krzywdę. Druga mówi o przyczynie cierpienia, którą jest tanha, pragnienie, łaknienie, głód stawania się, niebytu i przyjemności zmysłowych. Trzecia szlachetna prawda mówi o stanie nieuwiązania, nibbanie, w sanskrycie nirwanie, wyzwoleniu, odpuszczeniu pragnienia. Czwarta szlachetna prawda pokazuje drogę do osiągnięcia tego dzięki szlachetnej ośmiorakiej ścieżce. Jej elementy to Sammadhi, właściwy pogląd, Sammasankappa, właściwe nastawienie, Sammavacha, właściwa mowa, Sammakammanta, właściwe działanie, Sammajiva, właściwy sposób życia, Sammavayama, właściwy wysiłek, Sammasati, właściwa uważność, Sammasamadhi, właściwe skupienie. Pojęcie przyczyny i skutku lub związku przyczynowego jest kluczowym zagadnieniem w naukach Theravady. Idea ta wyrażona jest na kilka sposobów, w tym w czterech szlachetnych prawdach, ale przede wszystkim w paticca-samuppadzie, współzależnym powstawaniu. Medytacja, bhavana, jest bardzo ważnym elementem ścieżki i niezbędnym narzędziem wiodącym ku nieuwarunkowanej wolności i bezśmiertelności. Między innymi dzięki czterem ustanowieniom uważności, satipatthana,
można osiągnąć 4 stopnie przebudzenia. Poczynając od Sotapanna, wchodzącego w strumień, przez Sakadagami, raz powracającego, Anagami, niepowracającego, aż do stanu Arahanta, godnego, w pełni wyzwolonego. Theravada naucza, że Arahanci, tak jak Buddha, uwolnili się z samsary, kołowrotu ponownych wcieleń. I ten stan jest trwały, to znaczy nie mogą z niego wypaść lub cofnąć tego osiągnięcia. Celem Theravadina jest jak najszybsze wyzwolenie się z cierpienia. Dzięki temu oraz dzięki współczuciu będzie mógł pomagać innym w osiągnięciu najwyższego celu, zarówno w trakcie praktykowania, jak i po przebudzeniu. Theravada stara się zachować pełnię ścieżki, nie koncentrując się wyłącznie na specyficznych aspektach dhammy, ponieważ nauczanie błogosławionego zawarte w tekstach dotyczy wielu aspektów życia, czy to świeckich wyznawców, czy członków zakonu. Trzy podstawowe aspekty ścieżki – sila, wskazania dotyczące moralności, samadhi, skupienie umysłu, czy panya, mądrość – są jedynie środkami prowadzącymi do osiągnięcia ostatecznego celu praktyki, który Buddha opisał słowami. Istnieje mnisi niezrodzone, niepowstałe, nieuczynione, niewytworzone. Gdyby mnisi nie było niezrodzonego, niepowstałego, nieuczynionego, niewytworzonego, nie byłoby ucieczki od tego, co zrodzone, powstałe, uczynione, wytworzone. Lecz ponieważ mnisi istnieje niezrodzone, niepowstałe, nieuczynione, niewytworzone, istnieje ucieczka od tego, co zrodzone, powstałe, uczynione i wytworzone. Tatiya Nibbana Patisamyutta Sutta, Udana 73, trzecia mowa o tym, co związane z Nibbaną.